Państwa była na poprzednim wykładzie o stroju kreacji i zarobku. Zdaję sobie sprawę z tego, że przez najbliższy kwadrans lub dwa będziecie Państwo testowali nową wiedzę i umiejętności na mojej osobie. Ale postaram się o tym myśleć, postaram się sprawdzić, żeby Państwa myślenie przeniosło się na bardziej globalne poziomy, bo właśnie o globalizacji mam zamiar mówić. Tytuł mojego wykładu brzmi Kuchnia według pięciu przemian, czyli o globalizacji. Z pozoru brzmi dość paradoksalnie, ale mam zamiar przekonać Państwa, że tylko z pozoru, a poza tym globalizacja to jest paradoksów, o których również mam zamiar Państwu powiedzieć. O czym w szczegółach będę mówić? Na początek chciałabym spróbować zdefiniować, czym globalizacja jest. Jest to pojęcie obecnie bardzo często używane, by nie powiedzieć nadużywane. Gdy kilka dni temu wpisałam grupę hasło globalizacja, to 76 sekund sekundy ujawniło się 303 tysiące użytkowników. Gdy osiągnęłam się pisać to samo w języku angielskim, a więc globalization, tak samo w tym czasie ujawniło się 12,5 miliona różnych linków. A więc jest to pojęcie bardzo często używane, ale paradoksalnie to pierwszy paradoks globalizacji nie ma jednej ściśle określonej definicji. Druga sprawa, o jakiej chciałabym powiedzieć, to to, kiedy globalizacja się zaczęła. Mówiąc globalizacja, mamy wrażenie, że mówimy o czymś, co dzieje się tu i teraz, czego świadkami jesteśmy i tak jest. Ale nie jest to pierwsza odsłona globalizacji. Na tych historycznych odsłonach globalizacji z poprzednich stuleci również chciałabym Państwu odpowiedzieć. Dalej spróbuję odpowiedzieć na pytanie, skąd wiemy, że globalizacja jest. Innymi słowy, jak ją zmierzyć? Linijką się nie da, ale ołówę z górką i szczoteczka do zębów mogą się przydać. Następnie chciałabym co nieco powiedzieć o tym, jak globalizacja nas zmienia. Nas, ludzi, konsumentów, ale także nas w szerszym ujęciu świat. I wreszcie ostatnie pytanie, na które spróbuję odpowiedzieć, to to, czy globalizacja jest potrzebna, czy powinna trwać dalej, czy powinniśmy budować za wszelką cenę skończyć ją końcem. Tak więc zaczynamy. Czym jest globalizacja? Powiem coś, co zabrzmi jak truizm, ale to najświętsza prawda. Globalizacja jest globalna. Nie tylko w tym sensie, że obejmuje swoim zasięgiem glob, świat, bo tak naprawdę, o czym za chwilę będę mówić, całego świata wcale nie obejmuje, ale jest globalna dlatego, że obejmuje różne sfery naszego życia. Dla mnie, dla ekonomisty, oczywiście najważniejsza jest gospodarka, ale globalizacja obejmuje także politykę, obejmuje także kulturę, obejmuje także sferę militarną, a więc różne wymiary ludzkiego życia i tak najogólniej można byłoby globalizację zdefiniować jako taki właśnie proces zmiany, wielowymiarowy, dotyczący różnych aktywności życia społecznego. Dla mnie, jako dla ekonomisty zajmującego się globalizacją gospodarki, globalizacja właśnie w tej sfery, jaką jest ekonomia, znajduje się w centrum zainteresowań naukowych i globalizacja gospodarki już bardziej precyzyjnie mogłaby zdefiniować jako proces zacierania się granic pomiędzy państwami, pomiędzy odrębnymi gospodarkami narodowymi. Oczywiście granice cały czas istnieją fizycznie na mapie, ale ulegają zatarciu, co możemy zauważyć poprzez zwiększoną intensywność handlu pomiędzy gospodarkami. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale handel międzynarodowy od zakończenia II wojny systematycznie rośnie. Tak średnio w ciągu roku przyrasta około 6%. Teraz w czasie kryzysu ten wskaźnik się nieco skurczył, ale o kryzysie mówić nie będziemy. Średni roczny przyrost światowego handlu kształtuje się na poziomie około 6%. Pewnie brzmi to teraz dla Państwa jako jakaś taka nudna, smutna statystyka, którą posługują się akademicy. Pewnie niewiele warto mówi, ale jeżeli porównamy ją z przyrostem światowej produkcji, który kształtuje się rocznie na poziomie około 3%, to okaże się, że handel rośnie dwa razy szybciej niż produkcja. Co to znaczy, że coraz większa część produktów wytwarzanych w poszczególnych krajach trafia na rynki zagraniczne. A więc coraz bardziej uzależniamy się od odbioru naszych produktów poza granicami, a także od zakupów produktów pochodzących z zagranicy. Drugi przejaw globalizacji gospodarki to zwiększona mobilność kapitałów pomiędzy granicami.
i usługi się przemieszczają, ale przemieszcza się także kapitał w postaci pożyczek, ale przede wszystkim w postaci kapitału, my go nazywamy kapitałem bezpośrednim, czyli takiego kapitału, który służy finansowaniu firm zakładanych przez firmy poza granicami. Obecnie w skali świata istnieje około 82 tysiące firm, tak zwanych korporacji, o których wspominał mój przedmówca, które posiadają poza granicami swoich państw macierzystych ponad 810 tysięcy firm. Tak więc jest to ogromna i stale rosnąca rodzina firm, które nie są związane tylko z jedną lokalizacją na mapie, ale czasem nawet z kilkudziesięcioma różnymi lokalizacjami. Innym przejawem globalizacji gospodarki jest zwiększona mobilność ludzi. Państwo pewnie też to czujecie. Każdy z Państwa ma pewnie kogoś, czy w rodzinie, czy znajomego, kto pracuje za granicą. Albo chociażby turystycznie, zatem granica się łapie. Transport staje się coraz tańszy, coraz bardziej dostępny, a więc i ludzie coraz chętniej się przemieszczają. Przemieszczają się także technologie, o czym za chwilę Państwu powiem w większym szczegółach. Kiedy globalizacja się zaczęła? Ta globalizacja, o której mówimy teraz, współcześnie, zaczęła się całkiem niedawno, bo gdzieś z początku lat 80. ubiegłego już stulecia. Ale my wiemy, że globalizacja miała miejsce także we wcześniejszych okresach historycznych. I tak pierwsza globalizacja rozpoczęła się w końcówce XV wieku wraz z epoką wielkich odkryć geograficznych. Można by podać bardzo precyzyjną datę, 1492, odkrycie Ameryki przez Kolumba, czy 1498, rok odkrycia Ameryki Morskiej do Indii przez Vasco da Gama. To był ten moment, kiedy państwa Starego Kontynentu uświadomiły sobie, że można z innymi lądami, nowo odkrytymi lądami, handlować. Można sprowadzać od nich przyprawy, można sprowadzać tytoń, a więc produkty wcześniej na Starym Kontynencie nieznane. Druga fala globalizacji miała miejsce na przełomie wieku XIX i XX. W okresie nieco ponad 100 lat światowy handel przyniósł wówczas ponad 20-krotnie. Czym się ta globalizacja w drugiej swojej odsłonie z przełomu wieku XIX i XX różniła od tej pierwszej globalizacji zapoczątkowanej w epoce wielkich odkryć geograficznych? Tym, że zaczęto handlować nie tylko takimi produktami, których na Starym Kontynencie nie wytwarzano. Zaczęto handlować takimi produktami jak zboża czy tekstylia, a więc takimi, które były produkowane wszędzie. Ale poszczególne kraje zorientowały się, że nie warto jest samodzielnie produkować wszystkiego na własny użytek, ponieważ część produktów jest wytwarzana przez te granice taniej, a więc rozsądniej jest skoncentrować się na produkcji pewnych dóbr u siebie, a inne, które zagranica wytwarza taniej, po prostu importować. Zagranica z kolei skupiała się na produkcji tych dóbr, które ona produkowała tanio, a te, które mogła wytworzyć drożej, sprowadzała tańsze z zagranicy. A druga fala globalizacji skończyła się dość brutalnie na początku XX wieku. Skończyła się z przyczyn politycznych. Pierwsza wojna światowa, potem zaczęły do głosu dochodzić totalitaryzmy w postaci faszyzmu, komunizmu, zatory wrogie procesom globalizacji. Potem pojawił się jeszcze wielki kryzys zwany Wielką Depresją z przełomu lat 20. i 30. I w takich okolicznościach proces takiego zacierania granic musiał się zakończyć, a nawet na czas jakiś odwrócić. Globalizacja wezwała z wielką siłą znowu w latach 80. XX wieku. Wspomniałam wcześniej, że właściwie od zakończenia II wojny światowej światowy handel systematycznie rośnie. Jednakowoż w latach 50., 60., 70. świat borykał się z problemami w postaci zimnej wojny, politycznymi, z problemami gospodarczymi w postaci kryzysu naftowego i one nie sprzyjały raczej postępowi globalizacji. Jednak w latach 80., z przyczyn, o których za moment będę mówiła, globalizacja pojawiła się znowu. Czy ta trzecia, obecna globalizacja różni się od globalizacji pierwszej i drugiej? A mianowicie, teraz, światowy handel to nie jest handel wyłącznie przyprawami, zbożem i tekstyliami. To jest handel, który my ekonomiści nazywamy
zwany handlem wewnątrzgałęziowym. Mądre słowo, a zaraz powiem Państwu, o co chodzi. Wyobraźmy sobie takie dwa kraje, Francja i Niemcy. Każdy z tych krajów ma doskonale rozwinięty własny przemysł motoryzacyjny. Francuzi mają swoje Renault, Peugeot, Citroën i pewnie jakieś jeszcze. Niemcy mają swoje Volkswageny, mają swoje Audi, swoje BMW. Nie znaczy to jednak, że na niemieckich drogach nie jeżdżą francuskie samochody, bo jeżdżą. Z kolei na francuskich drogach jeżdżą samochody niemieckie. Co to znaczy? Że oba kraje produkują własne samochody, ale oprócz tego importują samochody zagraniczne. Po co to robią, skoro mają własne? Robią to dlatego, że my, konsumenci, tego pożądamy. Że mamy zróżnicowane gusty i samochody postrzegamy jako zupełnie różne, chociaż tak naprawdę pełnią identyczne funkcje. Tak więc są Niemcy, którzy chcą kupować francuskie samochody i na odwrót są Francuzi, którzy pożądają niemieckich samochodów. Stąd oba kraje handlują pomiędzy sobą w zasadzie takimi samymi dobrami. Powiem Państwu, że ponad połowa światowego handlu obecnie to jest tak naprawdę wymiana takich samych dóbr i takie same dobra. Tym odznacza się handel tej trzeciej odsłonie globalizacji. Tak więc podsumowując, globalizacja pierwsza, sięgająca korzeniami do wieku XV, to była globalizacja, której poddawane były poszczególne kraje. Globalizacja druga to globalizacja, której poddawane były firmy, które zauważyły, że mogą coś wytwarzać taniej niż za granicą, a więc mogą zwiększać swoją sprzedaż nie tylko na rynku krajowym, ale także na rynku zagranicznym. I wreszcie globalizacja współczesna, globalizacja trzecia, to globalizacja mas, jednostek, konsumentów, których potrzeby wyszły na pierwszy plan. Skąd wiemy, że jest? I jaka więc ta globalizacja trzeciej odsłony, globalizacja nam współczesna? Czy ktoś z Państwa, w zasadzie powinien zapytać, czy ktoś z Państwa rodziców ma samochód marki Volkswagen? Podnoszą się ręce. Volkswagen to symbol niemieckiej niezależności, zgadza się? Prestiżu, precyzji, luksusu. Tymczasem samochody marki Volkswagen montowane są gdzie? W Antoninie pod Poznaniem. Co jest sercem samochodu? Silnik. Gdzie są produkowane wysokoprężne silniki do Volkswagenów? W Meksyku. Tak więc wsiadając do Volkswagena, symbolu niemieckiej precyzji, prestiżu, luksusu i niezawodności, wsiadamy do samochodu, który został zmontowany w Polsce, w Antoninku pod Poznaniem, a samochód ten posiada części pochodzące nawet z tak odległych stron jak Meksyk. Ale tak samo postępują inni producenci samochodów, tak samo postępuje amerykański Ford czy japońska Toyota. Każdy element samochodu powstaje gdzie indziej, tam gdzie jest to najbardziej efektywne, najtańsze, najzwyczajniej rzecz ujmując, a montowany jest tam, gdzie tania jest praca, która poskłada to wszystko, brzydko mówiąc. Ale nie musimy sobie wyobrażać aż tak skomplikowanego produktu, jakim jest samochód. Wystarczy, że wyobrazimy sobie najprostszy produkt, jakim jest drewniany ołówek z kulką. Nawet taki produkt jest obecnie produktem zglobalizowanym, produktem globalnym. To, o czym teraz powiem, pochodzi z esejów Leonarda Dina, opublikowanego już w latach 50. ubiegłego już wieku. Już wtedy zauważono, że nawet tak proste produkty zaczynają być wytwarzane globalnie. No jak drzewo potrzebne do wyprodukowania amerykańskiego ołówka, jak to zauważył Lid, ścinane jest w Oregonie, w Stanach Zjednoczonych. Potem transportuje się je do San Leonardo w Kalifornii i tam tnie się je na małe kawałki, bo ciąć jest tam taniej i wygodniej. Grafit potrzebny do produkcji składu do tegoż ołówka wydobywany jest w Ceylonie, a po przetransportowaniu do Stanów Zjednoczonych mieszany jest z gliną lokalnej produkcji, bo pochodzącej z Mississippi. W procesie rafinacji używa się wosku i naturalnych tłuszczy pochodzących z Meksyku. Do wyprodukowania lakieru
którym pokryty jest ołówek, a także do zrobienia tej metalowej opaski wykorzystuje się miedź i cynk pochodzące z Chile. No i jeszcze została nam gumka. Do wyprodukowania gumki wykorzystuje się olej rzepakowy oraz chlorek siarki pochodzący z innych wschodnich. Tak więc, by powstał jeden prosty, drewniany ołówek z gumką, potrzebna jest aktywność kilkunastu firm zorganizowanych w różnych krajach, na różnych kontynentach. Weźmy inny przykład nieco bardziej skomplikowanego produktu, produktu codziennego użytku, ale jednak nieco bardziej skomplikowanego, jakim jest szczoteczka do zębów. Żyjemy w XXI wieku, pewnie większość z Państwa używa już nie takiej klasycznej, plastikowej szczoteczki z włosiem, a szczoteczki elektrycznej. Jak taka szczoteczka elektryczna holenderskiej marki Philips jest produkowana? Jest produkowana dzięki kooperacji 12 różnych zespołów zlokalizowanych w 5 różnych strefach czasowych. Chińczycy produkują cewki z drutu drewnianego drukowane do elektronicznych płytek sterujących. Inne komponenty elektroniczne produkowane są w Malezji i na Tajwanie, a następnie pakowane do samolotu i przesyłane do Manili na Filipinach. Tam powinny już czekać płytki drukowane przywiezione z Chin i cały elektroniczny komponent montowany jest w jedną całość, pakowany do samolotu i przesyłany do Seattle w Stanach Zjednoczonych. W tym samym czasie w Szwecji wytopiana jest specjalnej jakości stal, elementy metalowe szczoteczki. Ci z Państwa, którzy takich szczoteczek używają, wiedzą, że szczoteczka posiada metalowy trzpień, na który możemy nałożyć odpowiadającą nam końcówkę. I właśnie wytapianiem stali potrzebny na ten metalowy trzpień zajmują się Szwedzi. Tyle, że cięciem tej stali zajmują się Austriacy, bo oni robią to sprawniej, lepiej i taniej. Oni także produkują elementy potrzebne do złożenia plastikowej obudowy szczoteczki. Wszystko to ładują na kontenery do tirów i wiozą do Niemiec, gdzie w porcie Bremerhaven kontenery przeładowywane są na statek i płyną do Port Elizabeth w Jersey. Następnie są ponownie przeładowywane, tym razem na pociąg, i jadą sobie koleją do Seattle, gdzie powinna już czekać elektronika przesłana z Azji, a także akumulatory wyprodukowane we Francji i w Japonii. Ktoś bardzo skrupulatny policzył, że te wszystkie części, zanim zostaną złożone w jedną sprawnie funkcjonującą całość w Seattle, muszą przemierzyć 27 880 km. Każdy z nas chciałby podróżować tak jak części tej szczoteczki, prawda? A musimy jeszcze mieć na uwadze, że po zmontowaniu szczoteczki w całość, już gotowy produkt znowu krąży po świecie, po Stanach Zjednoczonych, po Europie, po Azji, by trafić w ręce, a właściwie w zęby konsumentów. Tak więc, gdy ktoś z Państwa używa takiej szczoteczki i chwyci ją dziś wieczorem, by wyszorować dokładnie swoje zęby po całym dniu, niech pomyśli, że trzyma w ręce szczoteczkę globetrotterkę. Ci z Państwa, którzy uważnie słuchają tego, co mówię, zwrócili uwagę na to, że mówię o szczoteczce elektrycznej marki Philips, holenderskiej marki Philips. Firma Philips pochodzi z Holandii. A chcę zwrócić Państwa uwagę na to, że ani razu nie powiedziałam, że którakolwiek część produkowana jest w Holandii. Czyli firma holenderska, pomysł holenderski, marka należąca do Holendrów, natomiast produkt wytwarzany jest w kilkunastu krajach świata, ale innych niż Holandia. Produkt całkowicie zglobalizowany. Jak to się dzieje, że to jest w ogóle możliwe? Że możliwe jest wytwarzanie poszczególnych elementów ołówka, szczoteczki do zębów czy samochodu w różnych krajach świata? Że jest to możliwe, że jest to opłacalne? Skąd w ogóle ten pomysł? Innymi słowy, jakie siły wprawiają machinę globalizacyjną w ruch? Pierwsza siła sprawcza współczesnej
obecnej nam trzeciej fali globalizacji, to jabłka i okna. Mówiąc jabłka, mam na myśli komputery marki Apple, ale szerzej myślę po prostu o komputerach. Mówiąc okna, mam na myśli system operacyjny Windows, szerzej rzecz ujmując po prostu systemy operacyjne, które umożliwiają komputerom pracę. Upowszechnienie się komputerów w latach 80. dało początek współczesnej fali globalizacji. Komputerami posługujemy się nie tylko my w naszych domach, komputerami przede wszystkim posługują się firmy do tego, by sterować procesami produkcji. Komputery zastępują pracę ludzi, stąd możliwa jest koordynacja produkcji zorganizowanej w kilkunastu różnych miejscach, w kilkunastu różnych państwach świata. Druga siła sprawcza globalizacji to sieć internet, która trafiła w zasadzie pod strzechy, czy jest na sali ktoś, kto nie posługuje się dzisiaj internetem. Nie ma takiej osoby. Poza tym, że sieć się upowszechnia, że trafia pod strzechy, to chcę zwrócić uwagę na to, jak szybko się to dzieje. Radio, które wynaleziono w pierwszej połowie XX wieku, potrzebowało 38 lat, by zyskać pierwszych 50 milionów użytkowników. Wiecie Państwo, ile lat potrzebował internet, by zyskać 50 milionów użytkowników? Cztery lata wystarczyły do tego, by zyskać pierwszych 50 milionów użytkowników. Obecnie w skali świata jest około miliarda internautów. Zresztą nie tylko internet upowszechnia się tak bardzo szybko. Wszystkie produkty technologii informatycznych bardzo szybko się upowszechniają i to odróżnia je od innych wynalazków. Chcę powiedzieć, że początek XX wieku, czy pierwsza połowa XX wieku obfitowała zdecydowanie więcej wynalazków niż obecny czas. Wtedy wynaleziono, no właśnie wspomniane radio, wynaleziono samochód, samolot, potem telewizję. Tych wynalazków było więcej, ale wynalazki cyfrowe, które napędziły globalizację obecnie, są tak wysoce skuteczne, ponieważ rozwijają się bardzo szybko. Jest takie prawo, znane w ekonomii jako prawo Moore'a, dlatego że zostało sformułowane przez gościa nazwiskiem Moore, założyciela firmy Intel, który zauważył, że procesory, dzięki temu, że można upakować w nie coraz większą liczbę tranzystorów, podwajają swoją moc mniej więcej co 2 lata. Obecnie wiemy już, że ten okres uległ dalszemu skróceniu i procesory podwajają swoją moc już nie w 2 lata, a w 1,5 roku. Więc te wynalazki upowszechniają się nie tylko szybko, ale także bardzo szybko zwiększa się ich pojemność, zwiększają się ich możliwości. Przypomnę sobie, że sobie pozwolę na taki osobisty trend, że pierwszy pendrive, który dostałam jako prezent po obronie doktoratu 6 lat temu, kosztował ponad 300 zł, a pojemność miała na poziomie 128 kB. Obecnie za 20 parę złotych możemy kupić 2-gigowy, porządny pendrive, a jak dołożymy jeszcze dychę, to nawet możemy kupić pendrive 4-gigowy, a więc urządzenie 10 razy tańsze, a kilkanaście, bo prawie 16 razy bardziej wydajne. Równie szybko, jak sieć internet, jak takie nośniki informacji jak pendrive, rozwija się cyfrowa telefonia. Telefony komórkowe w połowie lat 80., a więc w początkach globalizacji, posiadały około miliona użytkowników. Obecnie użytkowników telefonów komórkowych w skali całego świata jest około miliarda. Tyle, ilu jest internautów, niektórzy mają nawet po kilka takich telefonów. Ta szybkość rozprzestrzeniania się technologii informatycznych powoduje coś jeszcze. Powoduje to, że nasze życie staje się bardziej dynamiczne, szybsze i pożądamy coraz większe liczby produktów, bo one się szybciej pojawiają na rynku. Wspomniałam przed chwilą o pendrive'ie, o kartach pamięci, które zdaje się, że za parę lat wypną z rynku płyty CD. Nie wiem, czy Państwo wiecie, kiedy płyty CD zostały wynalezione? W roku 72.
potrzebuje. Wrzucono je do szuflady, ponieważ okazały się całkowicie nieprzydatne przeciętnemu konsumentowi. Potrzeba było 20 lat, by w pierwszej połowie lat 90. ten produkt się upowszechnił i trafił do naszych domów. W tej chwili takie produkty jak właśnie pendrive czy karty pamięci upowszechniają się zdecydowanie szybciej, a więc coś, co my ekonomiści nazywamy cyklem życia produktu, bardzo mocno się skraca, zmieniając także nasze życie, nasze potrzeby, nasze preferencje. Kolejna siła sprawcza globalizacji to coś, co nazywamy magicznym słowem uploading. O co chodzi? Państwo się z tym spotykacie na pewno na co dzień. Korzystacie z Wikipedii? Nie. Nauczyciele Państwa nie pozwalają. Uważają, że to śmieć, tak? No i zgadzam się. Dlaczego? Dlatego, że tam jest bardzo dużo niestandardowych informacji. Dlaczego? Dlatego, że są dokładane przez użytkowników. Ale nie tylko Wikipedia tak powstaje, tak również powstają programy komputerowe, programy tak zwane open source. Takie programy, które możemy pozyskać z sieci za darmo, ale każdy użytkownik, który korzysta z tego typu programów, może sobie spokojnie dopisać nową ich część, nową funkcję. Zresztą popularność blogów, ktoś z Państwa prowadzi taki blog elektroniczny, pamiętnik, to też jest dowód na to, jak zmienia się nasze życie, jak zmieniają się nasze potrzeby, już nie piszemy piórem na papierze, a piszemy blog, który kierujemy do szerokich mas odbiorców w internecie. Kolejne dwa mądrze brzmiące pojęcia, outsourcing i offshoring, to są pojęcia, które określają kolejne siły sprawcze globalizacji. Czym jest outsourcing? Tym, co uprawiają takie firmy jak Philips, produkujące elektryczne szczoteczki do zębów, czy takie firmy jak Nokia, produkujące telefony komórkowe, czy takie firmy jak Volkswagen, produkujące samochody. Część półproduktów, komponentów, czy funkcji pełnionych dotychczas przez firmę jest zalecana niezależnym dostawcom. Na tym polega outsourcing. Coraz więcej korporacji zleca prowadzenie księgowości na zewnątrz firmy. Komu? Często nawet za granicę. Na przykład Hindusom, tak? Którzy robią to sprawnie i tanio. Hindusom również zleca się pisanie oprogramowania komputerów. Są świetnie wyszkoleni i potrafią to robić 10-krotnie taniej niż programista amerykański. Tam też w Indiach firmy zakładają swoje call centers, ponieważ Hindusi świetnie mówią po angielsku i po to zatrudniać drogich Amerykanów, jak Hindusi mogą takie call center do jednej czy drugiej korporacji u siebie na miejscu prowadzić. To jest outsourcing, czyli zlecanie pewnych czynności poza firmę, a offshoring polega na zlecaniu takich czynności nie tylko poza firmę, ale wręcz poza granicę kraju, w którym firma posiada swoją siedzibę główną. Kolejne słowo, mądre, określające kolejną siłę sprawczą w procesie globalizacji to supply chain, czyli tworzenie łańcuchów dostaw. Pokazywałam Państwu, w jaki sposób przemieszczają się komponenty, z których składana jest elektryczna szczoteczka do zębów. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wydajny, sprawny, niezawodny i tani transport. Gdyby nie ludzie, którzy potrafią zarządzać przemieszczaniem się produktów pomiędzy granicami, a więc specjaliści do spraw logistyki. Przeczytam Państwu fragment książki Roberta Saviano pod tytułem Gomorra, który najlepiej obrazuje, na czym polega supply chaining. W ciągu kilku godzin przez port w Neapolu przechodzą koszulki, w które przez miesiąc będzie się ubierać młodzież w Paryżu. Paryżki rynne, które mieszkańcy niedużego miasta na północy Włoch będą konsumować przez rok. Zegarki, które zapnie sobie na przegubie, co drugi Katalończyk. Jedwabie, w które Anglicy będą się ubierać przez cały sezon. Gdyby metka na towarze informowała nie tylko o tym, gdzie został wyprodukowany, ale także jaką drogę przebył, zanim dotarł do rąk nabywcy, byłaby to ciekawa lektura. Połowa z nich rodzi się w środkowych Chinach. Następnie jest kompletowana na prowincji jakiegoś słowiańskiego kraju, udoskonalana na północy Włoch, pakowana na ich południu, aż wreszcie skończy swą drogę w którejś z europejskich hurtowni. Na czym polega łańcuch dostaw. Kolejna siła sprawcza, która nakręca proces
globalizacji, to ponieważ tutaj takie mądrze brzmiące słowa z końcówką ich się znajdują, kolejne takie informing. O co chodzi? Państwo pewnie też chcecie na co dzień być dobrze poinformowani i na co dzień, korzystając z internetu, korzystacie z takiej wyszukiwarki jak Google. Ja też się przyznaję do miłości swojego Google'a. I gdy ostatnio wyszłam z gabinetu okulistycznego z dość enigmatycznie brzmiącą diagnozą, pierwsze co zrobiłam, to udałam się na konsultację do doktora Google'a. Pisałam w wyszukiwarkę to, co usłyszałam z ust lekarza jako diagnozę, by zorientować się, ile osób to ma i na czym to polega. Próbując przygotować pożywną, ale również zdrowi kolację do męża, według kuchni pięciu przemian, również skorzystałam z pomocy najlepszego kucharza, jakim jest Google. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale w Google istnieje książka kucharska, która opisuje, jak przygotować produkty z trzech składników. Okazuje się bowiem, że użytkownicy wyszukiwarki, duża liczba użytkowników tej wyszukiwarki, wpisuje po powrocie do domu, sprawdzając, że w ich lodówce oprócz przeciągu znajdują się jeszcze trzy bardzo proste produkty i próbuje z nich wyczarować jakąś kolację, to wpisuje w Google nazwy tych trzech produktów, poszukując inspiracji, co można z nich przygotować. To jednak nie jest najczęściej wykorzystywany sposób. Najczęściej wpisywanym w Google słowem jest oczywiście seks. Na drugim miejscu Bóg. To jest też pewna osobliwość globalizacji, że internauci poszukują Boga w sieci. Na trzecim miejscu z najczęściej wpisywanych w Google haseł jest praca. Temu już przestajemy się dziwić, pewnie w tym celu również będziecie Państwo Google w przyszłości wykorzystywali. Ostatnia siła sprawcza globalizacji to to, że to wszystko, o czym tutaj mówię, a więc komputery, a więc dostęp do sieci, wyszukiwarki internetowe, to wszystko mamy dzisiaj w ręki i to możemy już przy sobie nosić, prawda? W postaci laptopów, w postaci netbooków, w postaci iPhone'ów, a więc mamy do tego dostęp permanentny. Ja tutaj na ławkach również u Państwa widziałam laptopy i osoby, które w momencie znużone poprzednim wykładem zaczynały gmerać w sieci. No i teraz bardzo poważne pytanie, ponieważ ten obraz globalizacji wydaje się taki bardzo porywający, intelektualnie z pewnością bardzo ciekawy, ale na koniec chciałabym dodać łyżkę dziegciu do tej optymistycznej opowieści. Oto bowiem pokazuje się, że globalizacja, o której mówimy, globalizacja nakręcana technologiami informatycznymi, mimo że to pojęcie rozpoczyna się od przedrostka glob, tak naprawdę nie obejmuje całego globu. Pierwszy dowód to mamy około 200 państw w skali świata. Te państwa ze sobą handlują, ale 20 państw, czyli raptem 10% wszystkich gospodarek świata, jest odpowiedzialnych za prawie 3/4 światowego eksportu. A więc ten intensywny eksport dotyczy tylko niewielkiej, wybranej grupy państw. Wśród tej 20 są takie państwa jak Stany Zjednoczone, są oczywiście Chiny, już tutaj też dzisiaj kilkakrotnie mówiłam o tym, że obecnie bardzo wiele produktów powstaje właśnie tam, albo przynajmniej część komponentów, półprodukty wytwarzane są w Chinach. Ale wśród tych 20 największych eksporterów poza Stanami Zjednoczonymi i Chinami są Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy, a więc takie gospodarki, które już są wysoko rozwinięte. Tam znajdziemy nazw gospodarek z kontynentu afrykańskiego. Gwoli ciekawości, Polska w rankingu największych eksporterów świata znajduje się na miejscu 30. Nie mieścimy się tutaj w 20 najbardziej zglobalizowanych. Jesteśmy odpowiedzialni za około 1% światowego eksportu. Inny dowód na to, że globalizacja nie obejmuje całego globu. 10 państw, a więc raptem 5%, jest odpowiedzialnych za ponad połowę wszystkich inwestycji, jakie dokonują się w skali świata, czyli tych służących do zakładania filii korporacji poza granicami. 20 państw, dokładnie tych samych, które są największymi eksporterami na świecie,
jest odpowiedzialny za prawie 80%, więc prawie wszystkie światowe inwestycje. I wreszcie trzeci dowód na to, że globalizacja wcale taka globalna nie jest i nie obejmuje swoim zasięgiem całego świata, to dowód taki technologiczny. Mówiliśmy o powszechnieniu się internetu, o tym, że my mamy z nim do czynienia na co dzień, ale prawda jest taka, że my myślimy my, mieszkańcy państw rozwiniętych. Na państwa rozwinięte przypada ponad 75%, więc ponad 3/4 całej światowej produkcji. Taki sam przypada do państwa odsetek internautów. Tymczasem państwa te zamieszkuje raptem 15% ludzi w świecie. Proszę Państwa, jesteśmy wśród wybrańców. Tak naprawdę globalizacja, ekspansja technologii informatycznych, o których mówiłam przed chwilą, nie dotyczy całego globu, dotyczy tylko 15% mieszkańców świata. Smutne to. Tych dylematów globalizacji, wynikających z takiego nierównomiernego jej rozprzestrzeniania się w skali świata, jest całkiem sporo. Pierwszy to rosnące dysproporcje w rozwoju państw. Jeżeli państwa, które już są wysoko rozwinięte, dzięki globalizacji szybko, dynamicznie się rozwijają, a państwa słabo rozwinięte pozostają gdzieś tam na marginesie globalizacji, no to automatycznie różnica w dochodach generowanych przez państwa wysoko rozwinięte i państwa rozwijające się systematycznie się powiększa. Te państwa rozwijające się z obszaru chociażby Afryki, którymi zaczynają się interesować inwestorzy zagraniczni i próbują tam zakładać swoje firmy, często zakładają je po to, by w sposób rabunkowy eksploatować surowce naturalne. Czyli nie traktują ich poważnie, a traktują ich jako zaplecze surowcowe. Często zatrudniają ludzi w sposób niezgodny z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Zatrudniają często nieletnich, zresztą nie tylko w Afryce, ale także w Azji. Pojawia się w skutku globalizacji takie zjawisko, które fachowo nazywamy kolonializmem ekonomicznym. Kolonializm polityczny skończył się szczęśliwie w drugiej połowie XX wieku, ale kolonializm ekonomiczny trwa nadal. Państwa biedne, by mogły się rozwijać, a globalizacja je omija, muszą się zadłużać. Długi wiążą silniej niż zobowiązania polityczne. Często, by taką pożyczkę uzyskać, państwa słabiej rozwinięte muszą spełnić dość restrykcyjne warunki stawiane przez wysoko rozwinięty Zachód. Powiedziałam o tym, że globalizacja sprawia, że coraz częściej, chętniej i na coraz większe odległości się przemieszczamy. My, ludzie, turyści, pracownicy. Prawda jest taka, że takie intensywne migracje powodują, no po pierwsze to, że ludzie się lepiej poznają, ale gdy stale się, powodują także narastanie antagonizmów między ludźmi, co zresztą widać także wobec polskich emigrantów na Wyspach Brytyjskich. Kolejny dylemat globalizacji to jest tak zwana amerykanizacja, czasem mówi się także kalifornizacja popytu. Co to znaczy? To znaczy upowszechnianie się takich produktów, takich modeli konsumpcji, które pasują do kultury zachodniej, do kultury amerykańskiej, niekoniecznie pasują do kultury afrykańskiej czy azjatyckiej. Korporacje, o których wspominałam i o których wspominał także mój przedmówca w kontekście tego, jak w korporacji należy się ubrać, również próbują pewien zachodni styl bycia, prowadzenia biznesu, niekoniecznie przystający do rozwijającego się świata. Także wokół globalizacji narasta sporo problemów, sporo dylematów. Czy one są argumentem za tym, że globalizację należałoby próbować skończyć końcem? Dla antyglobalistów, żywo co jakiś czas protestujących na ulicach w różnych zakątkach świata, tak. Są antyglobaliści, którzy twierdzą, że może nie trzeba działać tak drastycznie, może nie trzeba kończyć z globalizacją. Ale trzeba zwrócić uwagę na to, że oprócz tego, że nakręca się ten handel przy wpływie inwestycji, że dzięki niej powstają takie produkty jak elektryczne szczoteczki do zębów czy samochody,
to jednak trzeba mieć świadomość wszystkich problemów, które globalizacja generuje i próbować je zwalczać. Największym paradoksem globalizacji jest to, że jeżeli chcemy te problemy wszystkie próbować rozwiązać, to jesteśmy na globalizację skazani, dlatego że te problemy, które globalizacja generuje, są nierozwiązywalne w pojedynkę. Żadne państwo nie jest w stanie sobie z tymi problemami, jak kolonializm ekonomiczny, czy zanieczyszczenia środowiska, czy terroryzm, bo on również jest gdzieś produktem ubocznym globalizacji, poradzić. Więc paradoksalnie, chcąc sobie poradzić z globalnymi problemami, jesteśmy skazani na globalizację, na globalną współpracę. Dziękuję bardzo. Udało się Państwu.